Proszę Państwa, ławeczka, obojętnie jaka by nie była, ale na tej ławeczce jest wypisane: siupnice, zdrowie twe. Everybody, everybody, panie i panowie. Proszę Państwa, najróżniejsze drzewa tutaj mamy w tym naszym ogrodzie. Ogród naturalny, nie żaden sztuczny, jakieś tam kurde nowości pokupowane, tylko to wszystko jest w naturze tutaj, u mnie w ogrodzie. Niech ktoś pokazuje piękne ogrody, ale to wszystko ma kupione i normalnie swoje tam rzadko, nawet firmy robią mu. A ja robię sam, proszę Państwa, nie potrzebuję żadnej firmy. Ja mam firmę tylko pojedynczą i tylko sam to robię. I normalnie taki ogród jest piękny. A jest sama natura. A nie ogrody pokupione, wszystko firmy porobią i oni się cieszą, że mają dobre firmy. No nie jest to piękne. Zrób coś samemu. To jest piękne. O. I wtedy normalnie jak zrobisz samemu, no to weź pokazuj, a nie pokazuj, że ktoś ci zrobił, bo to wszystko widać, że to firmy robiły. Nie będę wyszczególniał, jakie firmy, bo znam te firmy i nie robię konkurencji, tylko normalnie niech każdy zrobi sobie ogród taki, żeby naturę pokazać. To jest piękne. Śpiew ptaków w ogrodzie, normalnie pokazywanie tych ptaszków, je od małych i do dużych, to jest satysfakcja, to jest piękność. I proszę Państwa, taki ogród to normalnie robi dużą satysfakcję, a ponadto jest zdrowotny ten ogród, bo proszę Państwa, od maja zaczyna się piękne święto naszej Rubini. Zaczynamy od słońca. Zaczynamy od słońca. Słońce normalnie wszystko nam tutaj uzdrowi, jeżeli będziemy pod te słońce wszystko robić. Jeżeli mam taki ogród, który w maju pokaże swoje zdrowotne momenty, to normalnie zapraszam wszystkich do normalnie przebywania w takiej przestrzeni, gdzie robinia akacjowa, różowa kwitnie. Pokażcie mi takie miejsce, gdzie jest taki obszar o robini różowej. Największe miejsce na świecie, w Polsce i w Wielkopolsce i w Pacanowicach. Najpiękniejszy ogród w maju. Maj pokaże, jakie zdrowie tutaj się wyniesie z tego, gdy będzie się przebywać w takim otoczeniu tej robini różowej. Otoczenie robini różowej to naprawdę przynosi zdrowie. Nie będę mówił już, jakie duże, ale przynosi sukcesy zanotowane przeze mnie. I polepsza cały układ normalnie odpornościowy. I polepsza normalnie oddychanie w tym miejscu, bo jak Państwo wiecie, teraz nic nie kwitnie, to chrypka wchodzi.
I mimo to trzeba coś działać, żeby w maju już wtedy wszystko przeszło. Ale ponadto jest pięknie i taki ogród, jak się robi samemu, to normalnie jest większa satysfakcja, mówię, to z samym przekonaniem. O. Jest normalnie ogród, w którym normalnie zużyłem 3 łopaty, żeby obsypać to wszystko, to perfekcyjnie zniszczyła się łopata od pracy. To jest dopiero satysfakcja, że urobiłem 3 łopaty i zakupiłem nowe w sklepiku, kurczę, markową łopatę. I normalnie to jest ta popularność tej łopaty dla tej firmy, która mocniejsze zrobi i wygodniejszą do kopania. Niech mi pokażą łopaty, które są najlepsze na świecie. No, bo ja dużo kopię i potrzebuję takie łopaty. Łopata nie jest droga, ale jest dużo satysfakcji przy rzeźbieniu tych różnych normalnie profili, tutaj tak te krokodyle, jak normalnie serca, jak normalnie łodzie, tylko z ziemi i trawy, która tą trawę się ścina i układa się na różnych pozycjach. Takie piękne rzeczy się robi. I później to zarasta trawą i jest natura, proszę Państwa. Na tym porosty są, mchy i te wszystkie drobne robaszki tam się kryją. W tych jest prawdziwa satysfakcja, że coraz to więcej mamy tych zwierzątek, tak, nornice. Ktoś mówi, że one są niepotrzebne. Nornica jest potrzebna, bo penetruje nasz ogród z tych owadów. A owady nam też normalnie niszczą drzewa, podgryzają. I dlatego te nornice tutaj są w naszym ogrodzie. Naprawdę coś pięknego, jak zobaczymy tutaj nornice. Nadmiar tych nornic redukujemy przez nasze kotki tutaj. Mamy ponad 5, nie? 5 kotków mamy. I one redukują te nornice i myszki, które jest nadmiar, to je zlikwidują. Jak jest słabsza, ją złapie. A normalnie cały ogród, normalnie jako botanika, żyje. Żyje pięknie.